Szanowni żebrani, jeszcze raz witam serdecznie wszystkich uczestników wydarzenia patriotyczno-historycznego mającego na celu upamiętnienie bohatera narodowego generała brygady Józefa Kostronia, związanego tragiczną śmiercią i z naszą historią lat wojny z piękną i gościnną ziemią dzikowską. 29 czerwca w Oprze miało miejsce wydarzenie historyczno-wojskowo-patriotyczne w 85. rocznicę bohaterskiej śmierci generała brygadiera Józefa Kostronia. Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Andrzej Placek, jestem wójtem gminy Oprza od 14 lat i akurat spotykamy się dzisiaj na imprezie, której inicjatorem jest pan Krzysztof Neścior, który jest dyrektorem Muzeum 4. Pułku Strzelców Podhalańskich w Cieszynie i który po jednym ze spotkań zaproponował, żeby zorganizować taki pokaz sprzętu wojskowego. Data akurat w tym roku jest 85. rocznica śmierci Józefa Kostronia, który był dowódcą Strzelców Podhalańskich i zginął tutaj niedaleko Oprzy, także w tym roku chcemy uczcić jego rocznicę śmierci wspólnie z gminą Stary Dzików w województwie podkarpackim, gdzie jest akurat obelisk w miejscowości Ułazów, gdzie zmarł, w tym miejsce, w którym zmarł generał Kostroń. I chcemy właśnie tutaj na początek tej imprezy dzisiejszej pojechać i złożyć hołd generałowi Kostroniowi, natomiast później tutaj już przy kościele, akurat co Państwo pewnie widzą z tyłu mnie, będzie pokaz sprzętu wojskowego i taka impreza rodzinna, można powiedzieć, która rozpoczyna wakacje. Też będzie jakaś odsłonięta tablica. Tak, ma być odsłonięta tablica pamiątkowa właśnie upamiętniająca śmierć generała Kostronia w karczmie Roztocze, której właścicielem jest kapłan Henryk i który użyczył właśnie tam miejsca, żeby do tego. Także cieszę się, że właśnie będzie tutaj mogło być upamiętnione to wszystko na dzisiejszym dniu. Chciałbym w skrócie przedstawić historię związaną z generałem Józefem Kostroniem i 21. Dywizją Piechoty Górskiej w Starym Dzikowie i w okolicach. Na dzień 1 września 1939 roku 21. Dywizja Piechoty Górskiej, dowodzona przez generała Józefa Kostronia, liczyła 17 tysięcy żołnierzy. Do 2 września 1939 roku dywizja wchodziła w skład Grupy Operacyjnej Bielsko, a następnie od 3 września roku 1939 weszła do Grupy Operacyjnej Boruta. Po ciężkich bojach w pierwszych dniach kampanii wrześniowej na rozkaz naczelnego wodza Edwarda Rydza-Śmigłego generał Józef Kostroń wraz ze swoimi żołnierzami wycofywał się w kierunku Krakowa, a następnie Lwowa. Rozkaz brzmiał: przejąć obronę Sanu. Jednak obrona została przełamana przez niemieckie wojska pancerne 11 września 1939 roku, wobec czego żołnierze 21. Dywizji Piechoty Górskiej ruszyli w kierunku Lasów Sieniawskich. W dniu 13 września wydano rozkaz, aby wchodzące w skład 21. Dywizji Piechoty Górskiej jednostki generała Kostronia opanowały rejon Cieszanów, Oleszyce, Lubaczów. Celem tych działań było zabezpieczenie kluczowego węzła drogowego w marszu na Lwów i przecięcie komunikacji niemieckich sił pancernych na kierunku Jarosław, Oleszyce, Tomaszów Lubelski. Rankiem 15 września główne siły 21. Dywizji Piechoty Górskiej, dowodzonej przez generała Kostronia, wyruszyły z lasów pod Cewkowem i Moszczanicą przez Stary Dzików w kierunku Dachnowa i Oleszyc. Jednym z miejsc sztabu tymczasowego generała Kostronia był przysiłek, Lebiedzie. W miejscowej szkole w Starym Dzikowie opatrywano rannych żołnierzy. W wyniku ciężkich bojów stoczonych z niemiecką 45. Dywizją Piechoty na przełomie 15 i 16 września generał Kostroń wydał rozkaz o wycofaniu głównych sił w kierunku Moszczanicy. Rozkaz brzmiał: przedzierać się grupami w stronę Tarnogrodu. Na czele oddziału liczącego około 200 żołnierzy generał Kostroń ruszył marszem obok Koziłówki do lasu na zachód od Ułazowa. Pomiędzy Koziłówką a Ułazowem w dniu 16 września 1939 roku dopadła go zasadzka zorganizowana przez niemiecki batalion.
oddział generała Kustronia około godziny 14 został ostrzelany przez Niemców z broni maszynowej. Generał Kustroń, ranny w policzek, krzyż i prawą łopatkę, stracił przytomność. Następnie kilka godzin później zmarł. Ciało generała Kustronia przewieziono z Kozijówki do Łazowa. Ciało generała Kustronia pochowano z honorami na cmentarzu przy parafii grecko-katolickiej w Łazowie, a w 1946 roku jego szczątki ekshumowano i przewieziono na cmentarz w Żelichówce obok Lubaczowa. Pamięć o generale Józefie Kostroniu, który przelał krew za ojczyznę w ciężkich czasach kampanii wrześniowej tu w Starym Dzikowie była, jest i będzie zawsze żywa. Cześć Twojej pamięci, panie generale. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Stefan Król, prezes Cieszyńskiego Klubu Hobbystów, działającego przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku przypada 85. rocznica wybuchu II wojny światowej i walk we wrześniu 1939 roku. W okolicach miejscowości Obsza zginął 16 września 1939 roku dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej generał Józef Kustroń. W tym roku gmina tutejsza zorganizowała obchody upamiętniające to wydarzenie, a także wszystkich żołnierzy, którzy w tym rejonie polegli. Właśnie w tym regionie walczyli żołnierze 21. Dywizji Piechoty Górskiej, czyli jednostek, które w dużej mierze były związane ze Śląskiem Cieszyńskim. Walczyły tu przede wszystkim 3. i 4. Pułk Strzelców Podhalańskich, a także 202. Pułk Piechoty Rezerwowy, a także 21. Pułk Artylerii Lekkiej i cała Dywizja Górska. W tych okolicach toczyły się bardzo ciężkie walki. Polscy żołnierze usiłowali przebić się do Lwowa. Niestety znaleźli się w okrążeniu i w tej tragicznej sytuacji dowódca tej dywizji próbował swoich żołnierzy pociągnąć swoim przykładem, żeby udało się przebić do polskich oddziałów zdążających do Lwowa. Tą swoją bohaterską postawę przypłacił ciężkimi ranami i w rezultacie śmiercią na polu bitwy. Postanowiliśmy tutaj jako przedstawiciele Śląska Cieszyńskiego i Cieszyna upamiętnić i uczestniczyć w tych obchodach, żeby oddać cześć naszym przodkom, którzy oddali życie za Polskę w 1939 roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szynik.